Ruch Wysokie Mazowieckie do ostatniej kolejki nie był pewien utrzymania w trzeciej lidze. Piłkarze Ruchu, aby nie oglądać się na inne zespoły, musieli w meczu z rezerwami Legii zdobyć co najmniej punkt. W pierwszej połowie plan był realizowany. Ruch nie pozwalał Legii na stworzenie żadnego zagrożenia pod swoją bramką, a na tablicy był bezbramkowy remis. Po zmianie stron na prowadzenie niespodziewanie wyszli goście. W 54. minucie Mateusz Leleno strzałem przy słupku zaskoczył golkipera Ruchu i było 1-0 dla Legii. Gospodarze wyrównali 9 minut później. Po indywidualnej akcji piłkę do siatki precyzyjnym strzałem skierował Rafał Babul i było 1-1. Do końca spotkania żadnej z drużyn nie udało się już przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę i mecz zakończył się remisem 1-1. Taki wynik dał Ruchowi utrzymanie w gronie trzecioligowców. Wiedzieliśmy tutaj, że nie możemy liczyć ani na Łowicz, ani na Polonię Warszawa. Chcieliśmy tutaj zagrać jakby o komplet punktów. Nie udało się, zremisowaliśmy. Byliśmy świadomi tego, że ten punkt też nam wystarczy, dlatego z tego punktu też się cieszymy. Z gry jak najbardziej tak samo. Piłkarze z Wysokiego Mazowieckiego zajęli 15. ostatnie bezpieczne miejsce. Sezon zakończyli z 36 punktami na swoim koncie. Najlepiej z podlaskich zespołów spisała się w tym sezonie Olimpia. Piłkarze z Zambrowa mimo porażki w ostatniej kolejce ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 0-4 zakończyli rozgrywki na 7. miejscu. Do 4. ligi spadł ŁKS. Zawodnicy z Łomży z 3. ligą pożegnali się przegrywając w Ostródzie z Sokołem 2-5.